pani Anna Prokop-Staszewska, nie zarębuje i nie bywa. I pan Sławomir Staszewski. Pani Prokop-Staszewska obecna, ale nie przystęp. No, pani Anna Świkaczewa. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. Otwieram 69. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam pani i panów radnych. Stwierdzam kworum uprawniające radne do podejmowania uchwał. Serdecznie witam państwa zastępców prezydenta miasta Krakowa, pana skarbnika i sekretarza oraz innych urzędników. Witam także wszystkich przybyłych obrady dzisiejszej sesji, a w szczególności witam uczniów krakowskich szkół realizujących projekty edukacyjne w Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana. Witamy uczniów gimnazjum nr 4, 7, 35 oraz zespołu szkół zawodowych nr 2 i niepublicznego liceum ponoszącego w tym roku wraz z opiekunami. Serdecznie witamy. No. Proszę Państwa, informuję Państwa radnych, że stenogramy protokoły z 56. sesji, to jest 30 stycznia oraz sesji 67. z 13 lutego są do obrotu Kancelarii Rady. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącego zespołu interpelacji na piśmie. Zgodnie z odpowiednim statutem, z paragrafem statutu. Szanowni Państwo, bardzo proszę teraz o ciszę. Szanowni Państwo, mamy, przyjęliśmy pewną taką rękę i jeżeli ktoś ważny, znaczący odchodzi, Rada przyjmie go Pani Przewodniczący. Wczoraj wieczorem znam w Krakowie Marek Sparnicki, poeta, prozaik, publicysta, numerzy przyjaciel Jana Pawła II. W 1951 roku debiutował na łamach Tygodnika Powszechnego i był członkiem zespołu Tygodnika Powszechnego w Polsce. W sprawie kolejnych osób poproszę Panią Kasię. Musimy chwileczkę poczekać, bo Pani Kasia jest, że tak powiem, sprawna inaczej, ale bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja powiem szczerze, że nie myślałam, że będę tutaj starszy Państwa w tej sprawie i zacznę może cytatem słowa, wydaje mi się takie krótkie. Może bardzo krótki. Wspólna przeze mnie dnina przestrzał z trasą pomogi i powietrza na wszystko. Jeszcze raz popatrzę i nigdy nie wiem, gdzie na zawsze. Przepraszam za wzruszenie, ale po prostu znam się z chłopakami z Polski, każdy tak oni ogólnie. Oni wiedzieli, gdzie idą. Każdy dlatego, że chciał. Każdy na własną decyzję i każdy z sercem wyrywającym się z piersi. Kolej przed wyjazdem powiedział, że jest szansa zapisać się na kartach historii. Zapisali się. To niesamowite, że 14-8 tysięcy Polacy na 10 z nich wyszli jako pierwsi zimowym wyjście. Maciek Gorbeka na 3 z nich. Mansalu, Czoju i Brodwik. Nie sposób opisać ich osoby, bo słowa wydają się bez znaczenia. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to dziękuję, dziękuję za pasję życia. I pozostaje powiedzieć, to są góry nieprzewidywalne. Z całego serca też gratuluję Adamowi Bieleckiemu i Adamowi Małkowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, uczcimy pamięć moją gościa. Informacja dotycząca skarg. Od ostatniej
informacji na 67. sesji Rady Miasta z dnia 27 lutego minęło 6 skarg. Skargi będą przedmiotem prac z Komisji Rewizyjnej Rady, która zdecyduje o sposobie dalszego procedowania. Szanowni Państwo, zgodnie, jak Państwo pewnie wiecie, od dzisiaj obowiązuje nowy statut. Wszyscy z Państwa dostali tak zwaną wersję kolorową tego statutu, gdzie zmiany zostały zaznaczone. Te zmiany będziemy dzisiaj testować. Między innymi te zmiany polegają na tym, że część uchwa będzie się odbywała w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 37 ust. 2, dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłoszenia autopoprawek, zgodnie ze statutem, do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednoczytaniowych projektów uchwał. Druk nr 1152, 1172, 1160, 1165, 1163, 1157 i 1180. Informuję jednocześnie Państwa Radę, iż na podstawie paragrafu 34 ust. 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu rady, to jest 5 rady lub prezydenta zawierający uzasadnienie złożony najpóźniej do końca dyskusji, Rada może zdecydować o rozpatrzeniu dużej projektów uchwał w trybie dwóch czytań. Przypominam więc reguły. Prezydent, zgłaszając projekt uchwały, czy też wnioskodawca, określa wynikające z faktycznych tryb czytania, czy jedno, czy dwuczytaniowe. Jeżeli tryb jest jednoczytaniowy, to termin zgłaszania autopoprawek jest do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do zakończenia dyskusji. Jeżeli grupa rady lub pan prezydent chce, aby uchwały jednoczytaniowe były robione w trybie dwuczytaniowym, do końca dyskusji musi złożyć grupa rady, 5 osób lub prezydent, wniosek z uzasadnieniem, który jest potem głosowany. Szanowni Państwo, zbliżył porządek i to będziemy ćwiczyli, ale od razu z góry przepraszam za błędy i pomyłki, które przy prowadzeniu przedmiotów w pierwszym okresie mogą nastąpić. Mamy nadzieję, że będziemy zapewniali. Porządek obrad 69. sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 4 marca 2013. Informuję Państwa Radę, że w trybie artykułu 20.5 ustawy o samorządzie gminy do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał prezydenta według roku 1177 określenie rodzaju zadań wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2013 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych w Niemieckiej Grach. Druk nr 1178. Zmiany w budżecie miasta Janowa 2013 przy zwiększeniu planu przychodów wydatków w działach stosownych. Kolejny po 1169. Zmiany w budżecie miasta Krakowa dotyczące planu dochodów i wydatków stosownych działań. Druk nr 1180. Zmiany w budżecie dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków stosownych działań. Druk nr 1181. Zmiany w budżecie na 2013 dotyczące zmiany planu dochodów i wydatków oraz zmian planu wydatków stosownych działań. Oraz druk nr 1182. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Krakowa. Proszę Państwa, czy prezydent, komisja lub grupa pięciu rady chciała zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut? Czy w imieniu pana prezydenta, panie sekretarzu, nie ma nic, tak? Czy w imieniu komisji? Nie widzę. Czy grupa rady? Nie widzę. No, mamy dzisiaj prosty układ, czyli porządek obrad jest przyjęty przez komisję. W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego.